Od 5 lat dochodzi do zastraszania, podpaleń i wylewania śmierdzących substancji w klubie Tango w Starym Dzierzgoniu. Pomimo zabezpieczonego monitoringu i wskazań na podejrzanego, sprawcy są cały czas bezkarni, a przedsiębiorcy coraz bardziej bezsilni. Aby rozwiązać sprawę, która jak dotąd dla organów państwa jest nie do rozwiązania, wspólnicy poprosili o pomoc Krzysztofa Rutkowskiego. Praktycznie ostatni taki atak był 27 lipca tego roku, gdzie zresztą panowie tutaj, pan Marek, jak również pan Jurek opowiedzą państwu o tych zdarzeniach. Do chwili obecnej było skierowanych 8 gróźb karalnych pod kątem panów, 5 prób podpalenia, jak również rozlania substancji. Natomiast jeżeli chodzi o podpalenia, były czterokrotne tutaj działania w tym kierunku, żeby właśnie spalić panu. Zaczęło to się od 2012 roku, bo sprawa dotyczyła naszego pracownika, to jest zemsta pośrednio na nas, na pracowników. Przed konflikt z pracownikiem tutaj klubu Tango. W związku z tym, że szedł w konflikt, został skazany, panowie udostępnili monitoring policji, na podstawie której policja podejmowała stosowne czynności przeciwko Waldemarowi H. A co za tym idzie, uznał, że to są pierwsi wrogowie jego i zaczął na zasadzie klasycznej zemsty robić to, do czego dopuszcza się w tym momencie. Detektyw wytypował już podejrzaną osobę, zarzuca także opieszałość śledczym, którzy jak dotąd nie wyjaśnili tej sprawy. Gdyby nie szybka reakcja ze strony panów, lokal by spłonął. Być może spłonęliby również ludzie mieszkający w tak zwanej przybudówce dyskoteki. Pytania w tej sprawie skierowaliśmy także do prokuratury rejonowej w Kwidzynie, jednak na odpowiedź będziemy musieli jeszcze poczekać. Krzysztof Rutkowski mówi jasno, że przestępcom nie odpuści. Za pomoc w ujęciu sprawców przewidziano także wysoką nagrodę. Do chwili zamknięcia tematu biuro Rutkowski będzie aktywnie działało, będzie robiło wszelkiego rodzaju pułapki. Także zapraszam panowie przy najbliższej okazji. Myślę, że się skonfrontujemy, jak przyjdziecie z chęcią, czy rozlania czegokolwiek, czy podpalenia obiektu. Apel do tych, którzy nawet byli na miejscu, którzy rozlewali, którzy mieli zlecenie na podpalenie, 10 tysięcy euro nagrody dla tego, kto wskaże konkretnie tę osobę, która zleciła podpalenie czy rozlanie substancji. Straty związane z zastraszaniem sięgają już kilkudziesięciu tysięcy złotych. Wciąż można mówić o wielkim szczęściu, że jeszcze nikt nie ucierpiał. Z naciskiem na jeszcze.